Hiszpańska policja namierzyła Olgierda M., mężczyznę, który od stycznia 2020 roku był nieuchwytny dla polskich policjantów. Funkcjonariusze wiedzieli, że uciekł z Polski, ale nie wiedzieli, w którym kraju przebywa. 1 listopada został aresztowany w hiszpańskim mieście Elche w pobliżu Alicante. On aktualnie przebywa w hiszpańskim areszcie, czeka na transport do Warszawy, a stamtąd zostanie przewieziony do Poznania, do poznańskiego aresztu śledczego. Przypomnijmy, Olgierd M. w styczniu 2020 roku na poznańskim Starym Rynku zaatakował Dominika Sikorę, zapaśnika poznańskiego klubu. 29-letni wówczas sportowiec bawił się w jednym z lokali. On w pewnym momencie wyszedł przed ten lokal i tam został uderzony przez Olgierda M. W wyniku tego uderzenia upadł na kostkę brukową, stracił przytomność i trafił do szpitala. Po kilku dniach niestety zmarł. W ciągu kilku godzin policja ustaliła, że za atakiem stał właśnie Olgierd M., jednak ślad po nim zaginął, a policja była pewna, że wyjechał z Polski do Szwajcarii, a następnie do nieustalonego kraju poza Unią Europejską. Specjaliści twierdzą, że ucieczka poza granicę przy tak poważnym przestępstwie, jakim jest napaść ze skutkiem śmiertelnym, nie pomoże napastnikowi. To tylko może wydłużyć do ekstradycji, natomiast wcześniej czy później ten fakt się dokona. Olgierd M. był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Jednak eksperci zauważają, że po takiej zbrodni mężczyzna nie mógł czuć się bezpiecznie nawet poza Unią. Jest to najgorszy przestępstwo, jakie można dokonać i tutaj cała społeczność międzynarodowa generalnie trzyma kciuki za tym, żeby takiego człowieka zlokalizować, zatrzymać. Mężczyzna jest dobrze znany policji także za działania z przeszłości. Kiedyś był zatrzymany za wybijanie szyb w samochodach na poznańskich Jeżycach. Gdy przebywał poza Polską, zaocznie został mu przedstawiony zarzut wyrządzenia obrażeń, które skutkowały śmiercią. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności, a także kara dożywotniego więzienia. Błażej Filipiak, Puls Dnia.